gdybyśmy mieli wybrać tą część samorządu terytorialnego, powszechnie chwalonego i uważanego za sukces od czasu odzyskania naszej suwerenności, to najbardziej niedocenianą częścią są właśnie powiaty. One są rusztowaniem dla Rzeczpospolitej. Na tym rusztowaniu trzyma się całość konstrukcji samorządu. Gmina jest jednostką podstawową i nikt jej tej ważności nie odbiera. Ale to powiat skupia funkcje uzupełniające. Zasada pomocniczości z katolickiej nauki społecznej, zasada, którą tak bardzo rozwinął święty Jan Paweł II, mówi, że odbieranie wspólnotom podstawowym, ponadpodstawowym, tego, co mogą uczynić we własnym zakresie, wyrywanie im tych kompetencji jest, i tu cytujemy encykliki, złem społecznym i zakłóceniem ustroju. Trzeba to przenieść na naszą rzeczywistość. Odbieranie powiatowi zadań i kompetencji, które powiat jest w stanie udźwignąć, a jeżeli ma kłopoty z realizacją, to tylko dlatego, że są to zadania niedofinansowane, jest złem społecznym i zakłóceniem ustroju Rzeczpospolitej. Powiat ma szereg zadań, które niestety w toku bojów o powiaty, o reformę, w czasach, kiedy nie rozumiały jeszcze często nawet niektóre gminy, że bez powiatów samorząd terytorialny uschnie, zginie. Nawet dzisiaj przy atakach na powiaty część gmin myśli sobie, to mnie nie dotyczy. Tymczasem wszystkie badania porównawcze w sytuacji opresji samorządowej w różnych ustrojach mówią o tym, że w momencie, kiedy szczebel ponadlokalny zostaje ograbiony z kompetencji, słabnie, to prędzej czy później następuje również osłabienie tkanki podstawowej. Samorząd terytorialny w powiecie nie tylko nie powinien tracić zadań i kompetencji, on powinien je odzyskiwać oraz pojawiają się nowe wyzwania, które są właściwe tylko dla powiatów. Być może nie byłoby protestów rodziców osób niepełnosprawnych, gdyby pozwolono powiatom, które mają to w kompetencji, zorganizować tą pieczę i to zaopatrzenie z wystarczającymi środkami finansowymi tak, jak to jest konieczne. Nie byłoby problemów czy zapaści, gdyby drogi powiatowe mogły być rzeczywiście w sposób wolny i z odpowiednim dofinansowaniem administrowane przez powiat. Ale pojawiają się nowe wyzwania i będę o tym mówić na dzisiejszym zgromadzeniu. Takim nowym wyzwaniem, tym cichym zabójcą tkanki samorządowej, cichym zabójcą Polski lokalnej jest depopulacja, wyludnienie. Raport Klubu Jagiellońskiego wskazuje, że wyludnienie, które kojarzyliśmy raczej z Litwą, Łotwą i Estonią, ewentualnie z gminami Polski Wschodniej, dotarło do Polski. Oznacza to wyludnienie gmin, wyludnienie mniejszych miast. Zyskują jeszcze wielkie miasta, ale ten upływ krwi, ogromna emigracja ludzi młodych doprowadza do naruszenia i zagrożenia infrastruktury. Jest potrzebna aktywna polityka ze strony powiatu. I w tym widzę konieczność nawet poszerzenia w prawie materialnym zadań i kompetencji powiatu. Wyraźnie można byłoby nawet nazwać, że w zakresie depopulacji właściwy jest powiat. Żadna administracja rządowa sobie tutaj nie poradzi, bo po prostu nie ma takich wpływów i akceptacji wśród ludności. Patrzenie na miasto powiatowe w ten sposób, że jest po prostu jakimś administracyjnym obciążeniem, jest bardzo niebezpieczną krótkowzrocznością. Jeżeli w tym mieście nie będzie sądu, szpitala, jeżeli nie będzie placówek administracyjnych, to wtedy uschnie nam cała struktura społeczna. I to, że się tam zostawi reprezentacja administracji rządowej, nic nam nie pomoże. Potrzeba skoordynowanej, samorządowej polityki społecznej. Potrzeba wymiany doświadczeń. Potrzeba tego, co było u progu reformy. Trwał wielki bój o granice powiatów. Ale ci, którzy mówią dzisiaj, że powiaty być może są niepotrzebne, powinni byli zobaczyć te wielkie namiętności, wielkie walki. Musiałam się wtedy wyprowadzić nawet z hotelu sejmowego, ponieważ wysłannicy
bojowych powiatów docierali tam do nas o 6 rano i wyciągali nas z łóżek, żeby nam przedstawić mapy, z których wynikało, że tylko u nich może być stolica powiatu. Powiat był już w I Rzeczypospolitej. To jest stara struktura, która się odradza. Natomiast to, co oceniam krytycznie, aby nie, nawet mimo urodzin 20-letnich nie pozostać przy samych komplementach i pochwałach, to byłaby to jedna uwaga. Miłość, przywiązanie do gminy, taka akceptacja własnej lokalności w gminie jest naturalna. Natomiast w powiecie wymaga edukacji. To trochę jak z matką i ojcem. Jeżeli chodzi o matkę, to jest naturalne od pierwszej sekundy, a w przypadku ojca trzeba chwilę popracować, choć potem uczucia są nawet nie czasem głębsze, czy tak samo głębokie. Powiat jest takim ojcem. Wobec tego tej miłości się trzeba nauczyć. Potrzeba billboardów, potrzeba świadomości, potrzeba kampanii wizerunkowej, która nie musi być droga, bo nie musi być co do istoty zamawiana przez każdy powiat odrębnie. Idealnym podmiotem byłby Związek Powiatów, a idealnym medium, które powinno powtórzyć tą kampanię wizerunkową, byłoby państwa medium, które tak wspaniale towarzyszy powiatom przez długie lata. Życzę powiatom w rozkwicie ich młodości wielu sukcesów. Dziękuję wszystkim, którzy powiaty stworzyli. Nawet najdoskonalsza struktura prawna, bez państwa, bez starostów, bez członków zarządów powiatów, bez radnych i bez mieszkańców powiatu nie byłaby możliwa. Zrobiliście państwo wspaniałe rzeczy. W obszarach, którymi zajmował się powiat, nie mieliśmy wybuchów społecznych. I to wskazuje najlepiej, jak bardzo do pokoju i stabilizacji Rzeczypospolitej przez najtrudniejszy okres reform się przyczyniliście. Kolejnych rządzących ten spokój może zwieść. Można uwierzyć, że tak musiało być albo że tak będzie zawsze. I wobec tego powstaje pokusa, żeby sobie zabrać te zadania. Problemy społeczne, które wtedy by narosły, mogą zaskoczyć tych, którzy sobie dzisiaj z tego nie zdają sprawy. Nie życzę tego. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, niezależnie od zaangażowania politycznego, aby pracowali dla dobra swoich powiatów i aby odnieśli sukcesy w najbliższych tak ważnych wyborach samorządowych. Dziękuję bardzo.